Szanowni Państwo, w kilku słowach chciałem podsumować mijającą kadencję powiatu sanackiego. Udało się w tym czasie zrealizować wiele istotnych dla całej społeczności inwestycji. I to pomimo tego, że nie braliśmy kredytu, staraliśmy się go wręcz spłacać, także doszliśmy do zadłużenia z 30 kilku milionów do kilkunastu. Jeżeli chodzi o przyszłą kadencję, to widzę tutaj dwie istotne inwestycje, które chciałbym, żeby przyszła Rada podjęła i je zrealizowała. Pierwszy to jest budowa nowego ośrodka szkolno-wychowawczego. Tutaj możemy się pochwalić tym, że już część środków mamy zgromadzonych, powiedziałbym, że znaczną część. No i budowa sali gimnastycznej przy drugim liceum. Jest to na tyle mało kontrowersyjna inwestycja, że liczymy na lobbying w tej sprawie całego środowiska samorządowego, po to, żeby ta sala stanęła na stulecie szkoły, a to już jest za kilka lat. To, co jednak uważam za najważniejsze, to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców powiatu sanackiego. Kadencja nasza zaczęła się od otwarcia bloku operacyjnego i to otwarcie dało kierunek zmianom w szpitalu. Można powiedzieć, że dokonaliśmy gruntownej wymiany całej aparatury służącej diagnostyce. Nie zapominamy także o Bieszczadzkim Pogotowiu Ratunkowym, któremu się należy nowa siedziba. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, podchodziliśmy do tej kwestii kompleksowo. To znaczy, nie tylko staraliśmy się położyć nakładkę, ale również wyremontować to, co pod nią się znajduje, tak żeby zamknąć kwestię danej ulicy na następne lat kilkanaście. Szanowni Państwo, 7 kwietnia kolejne ważne wybory. Zadecydują Państwo o kształcie przyszłej Rady Powiatu Sanackiego. Prosząc o głos, chciałbym zapewnić, że będę dbał o systematyczny rozwój naszej małej ojczyzny.